pije wódkę, jest alkoholikiem. Zanim przejdziemy do prezentacji, kilka najważniejszych informacji, a mianowicie pierwszą najważniejszą informacją jest to, że znalazłem na dysku poprawioną wersję poprzedniej modyfikacji, czyli Ultra 902-904. Teraz trochę słabo, że wydałem tamtą wersję, ponieważ miała kilka błędów, m.in. dupa się podnosiła przez kręci, z tego co pamiętam. Jak i ten model z teksturą tam niekompletny był. Właśnie dziś wpadnie wersja Ursus C385 i w tej wersji też będziecie mieli 902-904 z nową maską, tą wersję poprawioną. Jeszcze przy okazji znalazłem Ursusa 902-904 z innymi kołami, też tu wstawię. Lecz to na pewno nie zostanie wydane. To ani ładu, ani składu nie ma moim zdaniem. Sami ocencie, będzie to na pewno zdjęcie jakieś. Drugą sprawą są dźwięki. Mianowicie, po poprzednim wydaniu modyfikacji, między innymi Ursusa 902-904, były lekkie dragi, że są dźwięki od Karasia bodajże. Możliwe, nie pamiętam, nawet nie zwróciłem uwagi na dźwięki. Modyfikacja Hen-Hen leżała na dysku. Możliwe, że tak było, stąd też przepraszam. Jakie dźwięki już nagrane są od mojego wujka? I postaram się w przyszłym tygodniu, jak będę wydał jakąś modyfikację, na pewno te dźwięki użyję. Między innymi też znalazłem Ultra 902-914 na dysku, lecz z tym samym problemem co ta poprzednia 902 i 80, więc muszę też usiąść i ten błąd wyeliminować lub po prostu podstawić na nowo 912-914 z jeszcze innymi maskami pod ten mod, który dziś dostaniecie. No i takim wstępem, kilkoma informacjami przechodzimy do prezentacji. Kategoria małe ciągniki, lecimy na sam koniec. Może przesadziłem na sam koniec, dajmy trochę do lewo. I tak, tu zaczyna się, to jest 902, 904. Złomek 3P. Rozdupcona 60, jakaś tutaj też nie wiem, jakaś wersja inna 60. I to jest C385, to jest ta stara i ta jest nowa. I tu 40. Także mamy znowu dwie wersje kolorystyczne, tylko że czerwona się różni trochę od tej poprzedniej. Całkiem ma inne tekstury, jak i koła mają nową teksturę wraz z nowym modelem napędu przed niego. Samą felgę ma tylko. Także zaczynamy od wersji czerwonej. Oczywiście standardowo brak żadnych błędów, ani innego błędu u mnie w modyfikacjach nie ma. Więc jak ktoś mi wmawia, to niech sobie dalej wmawia bzdury, ale ja na każdym odcinku pokazuję i nie ma. Co doleciało, co się zmieniło? Zaraz wam wytłumaczę. Taka standardowo, błotniki, tak nie. Obciążniki, koła, tył. Lusterka, stare, nowe. Konfiguracja silnika, bez. C385, C385A, 902, 904. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest poprawka tejże modyfikacji poprzedniej. Więc też szału nie ma, a to jest mod też z 2019 roku, z początku samego stycznia, lutego, więc też to szału nie robi pod żadnymi animacjami. Ale odkopałem też inną ciekawą modyfikację i mam na myśli, że z czasem, jak ją wydam, też się wam spodoba. To lecimy dalej. Konsola dowacza bez konsol. Tool 1, to jest 12B od Kalasia albo Solo z gry. Chlapacze bez chlapaczy, krótkie lub długie. Zaczep górny. I tu jest właśnie konfiguracja, chociaż nie powinno jej być. W ogóle po co te zdejmowane drzwi? Wiecie, gdybym posiedział trochę przy tej modyfikacji, to bym dodał może to na panel IC, czy dodał więcej konfiguracji. Jest 10 czy 9 konfiguracji i szału nie ma, dupy nie urywa. Jest grywalne, jest jako tako ok. Bez zaczepu górnego. Z zaczepem górnym. On jest ustawiany, zaraz wytłumaczę. Zdjęte drzwi. Założone drzwi. Drzwi i zaczep. To sobie wezmę same drzwi. Ustawienia ku RWD i AWD, czyli 2x4 i 4x4. Oczywiście błotniki są zdejmowane, jak i zakładane. Konfigurację silnika sobie wezmę może tą. Założone drzwi. Mamy teraz konfigurację kolejną, która doleciała. Maska nowa i maska stara. To widzicie, to tylko tyle się zmienia. Myślę, że jest ok. Kupimy, tak jak pokazywałem wcześniej, błędów żadnych nie ma. I teraz wersja żółta. Też żadnych błędów nie posiada, nic kompletnie. Tak jak wspominałem wcześniej. I oczywiście zaraz wam wytłumaczę, że światło wszystko działa w WOM i tak dalej, więc jak ktoś komuś nie działa, to niech naprawdę zwróci uwagę na to, co posiada w modyfikacjach. Jeżeli są jakieś modyfikacje, które ważą podejrzanie 50 MB, 90, 100, 200, 300,
a nie mają żadnych konfiguracji, albo jedno ze dwie i to jest na fototeksturach, to wiadomo, że tam jest totalny syf. Już o logo nie wspominam i na pewno to może bugować coś gryźcie z moimi modyfikacjami, które ja wydaję bez błędów, w pełni grywalny, na standardowych animacjach, bez konfiguracji kolorów, jak i udimów. No to znów błotniki. To jest to samo co tamta wersja, tylko żółta tekstura. Widzicie? 902 jest żółto i ma siwe kratki, tu jest o czarne kratki, więc no dobrą sprawę, możecie sobie grać i na tym i na tym. To koła też są inne, jak widzicie, tekstury. Jak sobie tam uważacie? Ja sobie to kiedyś robiłem lat też, w 19 roku, na początku stycznia, luty jakoś, jak dobrze pamiętam, tak jak linka i tak dalej. Początek farminga. Nowy komputer sobie złożyłem, więc też modyfikacji nie było za wiele, w ogóle nie było modyfikacji, była jakaś tam 30, 35, 12, z pierwszych tych modów, ale to takie dziadostwo, że to już ta 80 była 1000 razy lepsza, bo bez błędów i w ogóle. I konfiguracji tyle miała już nawalone. To jest na standardowym, co ja mówię, te 10 konfiguracji można zrobić bez żadnych skryptów, na standardowym farmingu. No spokojnie można wycisnąć, więc też ktoś się kiedyś o to pytał. Spokojnie można wycisnąć nawet więcej, bo można i 6 konfiguracji koloru wyciągnąć bez żadnych skryptów dodatkowych. I chyba 15 ogólnie konfiguracji, czy 20 można wycisnąć, ale wiadomo, niektóre konfiguracje są do przyczepy, niektóre są, bo tu są takie właśnie zabrane z innych. Dobra, pitole, nie do rzeczy w ogóle. Konfiguracja silnika to znowu 85, 85A, 902, 904. To sobie wezmę 902 może. Skoro tam była. A, może. Dobra, jest git. Lusterka stare i nowe. No i tak jak wcześniej pokazywałem tu. No i ta maska, co się zmienia. Nie będę zmieniał. Dobra. Bo czekajcie, bo jeszcze chyba tylni zaczep. Nie wiem, czy ja tam wziąłem z tylni zaczepem, czy nie. Zaczep górny tył. O, teraz będzie ok, może. I standardowo będą, żadnych nie ma. Dobra, tak jesteśmy tu już, to idziemy teraz tu, te miejsce. Tak to wygląda z tej pozycji gry. Wiadomo, że no ten Ursus C185A z tą maską to wygląda jak 914. Szczerze, tak jest. Ale szczerze wam powiem, mój wujek ma 902 z taką maską, tylko że bez napędu. 80 z taką maską ma. I to w miarę wygląda, moim zdaniem, tak jak i w farmingu. Wiadomo, tam jeszcze dosyć 912, 914 jeszcze jest lepiej dopracowana z tego, co jeszcze tam zobaczyłem. Ale też są te błędy i właśnie albo podstawię pod te modyfikacje, albo po prostu poprawię te błędy, bo to jest kilka linijek do poprawy tylko zategowania. Dobra, to wchodzimy i standardowo na myszkę. Lewy klawisz myszy do góry, do dołu, otwierane, zamykane drzwi lewe, prawym w lewo, w prawo. To jest ustawiany tył zaczep, to zaraz wam pokażę. Jak damy do góry, do dołu prawym klawiszem myszy, to otwieramy prawe drzwi. Przyciśniemy obydwa klawisze myszy, damy do góry, do dołu, to jest otwierana tylnia szyba z animacją. A jak przesuniemy w lewo, prawo obydwa klawisze myszy wciśnięte, to otworzymy dach. To tak to wygląda. Odpalanie na Enter, jeżeli ktoś ma ustawione, jakaś tam animacja odpalania jest. I to wszystko. Szału nie urywa, ale jak na tamte czasy, jak dodałem filmik z linką i była śmiechanka ten złomik, no to była furora, że skąd taki mod masz, taki, że wszystkie animacje i tak dalej, no. To był początek stycznia, wiadomo, że nawet i mod ręki był, jak to Heros powiedział na odcinku, gdzie prezentował Zetora podstawionego pod mojego, pod moją 80 złomek. Nieudolnie ktoś to wykonał, ponieważ żadnych animacji, nic, totalnie typowa podstawka, no nie wiem, jakiś blodisko chyba, jakiś autor, no ale naprawdę szkoda słów. No to są prawdziwe ulepy, waga totalna, żadnych animacji, tekstura fatalna. No tu jeszcze w miarę tekstura wygląda, ale tamto z innych modyfikacji w ogóle jest ściągnięte modeli kupa, że jakoś jak wyszedłem ze szpitala, to widzowie mi podesłali ten mod i się pytali, czy to jest, dał na to zgodę. No oczywiście, że nie dał, napisałem, że nie interesuje mnie teraz gry, czy coś, walczy o życie. Teraz jest 100 razy, można powiedzieć, że lepiej, już ręko jest coraz lepiej. No i idziemy wszystkim do przodu. Tak to wygląda, animacje, ten niby mod ręki, lusterka. Z przodu mi się fajnie wydaje, że prezentuje. Ruchomy kardan. Światła. Dobra, kupię coś. Standardowe jakoś bronę, żeby miało wszystko.
teraz wam przedstawię, że WOM działa, jak i przewody normalnie, wszystko, że żadnego problemu nie ma. Oczywiście przednia felga od napędu została poprawiona, praktycznie nowy model, bo kilka poprawek naniosłem, jak i teksturki nowe. Widzimy, że jak się podnosi, to uginają się opony. Popuszczamy na V, WOM, wszystko działa jak najbardziej. Teraz włączamy przewody, wszystko jest, bardzo działa. Także możemy zgasić, idziemy teraz do kolejnego. Tu pokażę wam zaczep, jak i teraz kolory i światła. Prawym przyciskiem do góry, do dołu, w lewo, w prawo, sorry, ustawiamy sobie zaczep. Przyczepę kupimy jakąś na speedzie. Dobra, odpalimy. Dobra, ruszamy. Podjedziemy ładnie. Tego. Odczepione, jak widzicie. Teraz damy do przodu. Hamulce sprawdzimy. Widzimy, hamulce były. Wejdę w konsol i dam. Żadnych błędów nie ma, jak widzicie. Jest jakiś error. Coś tam z jakąś animacją kurzu, czy coś takiego, jakiś, ale to nie jest w ogóle związane z modem, to coś w sumie w grze nie tak, po tej aktualizacji ostatniej. Więc spokojnie, to nie jest żaden problem w modyfikacji. Teraz sobie szybko zmienię na godzinę jakąś. O. No, poprzednim razem był problem, że nie pokazałem w ten sposób świateł, więc tak jak widzicie, jak mówiłem, światła. Wszystko w miarę ok działa. Te działa światło w tej wersji, jak i w tej. Tak jak mówiłem od początku, że wszystko mnie działało prawidłowo. Paczka Ursus C385, C385A, 902 i 904. Jest to wersja poprawiona, poprzedniej modyfikacji wydanej tydzień temu. I tak jak chcieliście, wiele ludzi pisało do mnie prywatnie, w komentarzach, pod innymi postami, filmikami. Chcecie modyfikację co tydzień? Co dwa tygodnie, przeplatane z innymi filmikami? Tak, więc dostaniecie. I odkopałem właśnie tą modyfikację, poprawkę poprzedniej modyfikacji. Wydaje. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie wpadnie 912, 914. Jeszcze więcej będzie miał tam masek w konfiguracji, bo jak widziałem, to jeszcze nowsza doleci. I chyba tłumik zmieni miejsce w konfiguracji silnika. Ale to zobaczymy, bo tam muszę jeszcze zobaczyć i te błędy poprawić, jakie tam były. Wiecie, no jak się nie grało rok czy półtora roku na tej modyfikacji i się odkopuje takie rzeczy, to też... No nie powiem, ale tam trzeba trochę przy tym posiedzieć, poprawić. Śmiało zachęcam do pobierania, modyfikacja żadnych błędów nie ma, jest w pełni grywalna, podstawowa animacja posiada. Na multiplayer żadnych błędów nie ma, żadnych błędów nie ma z dźwiękami, ze światłami, z sterowaniem. Jest w pełni grywalna, możecie śmiało polecać innym, pobierać, testować, nagrywać na niej filmiki, jak i subskrybować mój kanał, udostępniać, polubić ten filmik, skomentować, walnąć dobrą ocenę w komentarzu, jakąś pozytywną. Wiadomo, będą hejty, bo to fototekstury i mówię na to w ulep, już nie będę się powtarzał, bo co odcinek to mówię, ale myślę, że jak ktoś grał od początku w serii Farming czy tam LS, no to te fototekstury gdzieś tam w sercu u niego są. Ja się wychowałem na fototeksturach w LS 08, czy tam 2008, później 2009. Jeszcze jak byłem malutki, pamiętam u brata Steam Traktor, później w podstawówce na komputerach, w bibliotece. Na ten odcinek to wszystko. Jeszcze raz zapraszam do pobierania. Trzymajcie się, do usłyszenia, siema!